Cześć, witajcie, z tej strony Kusiek, witajcie w kolejnym odcinku Minecraft Solo. Słuchajcie, dzisiaj musimy podłączyć moje lampy, które są na zewnątrz, zaraz wam pokażę, w zasadzie lamp jeszcze nie ma, są same słupy, a może wam to pierw pokażę i tak dalej, jak tutaj się nie pozmieniało. Pewnie część z was widziała, bo była na streamach, a ci co nie byli na streamach, to niech żałują. Słuchajcie, mamy środek zimy, tak, midwinter. Słuchajcie, pozmieniało się tutaj troszeczkę, tutaj mamy dwie lampy na razie podłączone. Tu mamy fontannę. Mogę sobie przejść tędy. Ogrodzenie jako tako na razie jest, słuchajcie, zrobione z jednej strony. Tam druga strona jeszcze nie jest zrobiona, bo jeszcze nie wiem, jak to będzie wszystko szło. Tutaj na pewno będzie jeszcze ścieżka. Tutaj gdzieś będzie kurnik. Słuchajcie, na razie zima, to muszę wszystko odtrawić. Mamy ścieżkę. Znaczy ścieżka dopiero tutaj już powstanie. Tu będzie wejście. Wejście, wyjście. W ten sposób jest elektryczne ogrodzenie standardowo. Tutaj będą lampy. Podłączone oczywiście kablem. Zasilanie. Myślałem nad jakimś transformatorem. Ale żeby w sumie móc skorzystać z zasilania z tego tutaj moda, to jeszcze, słuchajcie, tutaj tu będzie furtka, bo tu będą stałe moje łodzie, bo w zasadzie dodam vehicle mod, który został usunięty, ale już tam są naprawione pewne rzeczy, więc dooponuję to i tutaj gdzieś powstanie koło takie, wiecie, napędzane z odbiornikiem energii, wtedy tutaj sobie podprowadzimy kablem prąd do tych w zasadzie lamp. W zasadzie te lampy jeszcze muszę powered lantern zrobić, bo bez tego niestety, ale nie pociągnę kabla. Więc chodźmy, zrobimy lampy. Tutaj z tego co wiem, tak, będę musiał, chociaż vacuum tube chyba jeszcze mam. Tak mi się wydaje. Dobra, powered lantern. Dokładnie musimy, nie wiem ile kurczę muszę ich zrobić. Czego mi tu brakuje? Brakuje mi iron plate'ów. Iron. To powrzucam. To. Iron. I hammer. Hammer by się przydał, ten standardowy hammer. Dokładnie ten. My musimy sobie zrobić iron plate'y. Zrobię ich w sumie 32 sztuki. Niech to będzie pół stoka. Okej, okay. O, w sumie dostajemy fajnie, dostajemy tutaj od razu tutaj 3 lampy. 12 lamp, nie wiem, być może wystarczy. Zamontujmy lampy. Szkoda, że kurde sypie śnieg. Jakby śnieg nie sypał, byłoby to lepiej montować mi. No dobra, musimy zamontować u góry. Mam jakiegoś dirta, Chcę mi tam wejść. Będzie może najpierw tu. Będzie podwójna lampa. Powinno się być po czwórnej, nie? Dobra. Buję dirta. A, może być sobie ten. Odśnieżamy. Pyc, dobra. Kolejna lampa tutaj. Odśnieżamy od razu. Pyc. Tam mamy kolejne lampy, a więcej będzie już, chociaż więcej niż 12 mi się wydaje. No jak jest śnieg na tych, to sobie mogę przynajmniej na to wejść, nie? A może nie będę musiał wchodzić na ten. Zarąbiście. Tutaj mamy. Tutaj nie mamy. A? Tutaj będzie. Okej. Też odśnieżymy.
No co jest? Halo, hop, dobra. Zamontowane. Wstępne tutaj. A? Pieczusz już robi. Kolejna tutaj, tam już będziemy musieli dać tego. Nie, braknie mi lamp. No, ja, jest. Tu już musimy raczej dirtem. Dirtem się podsadzić, bo tutaj po prostu braknie. Okej, tu jest jedna. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery. Czyli teraz też się powinno mi brać już dwóch lamp. Okej. Słaby to jest drabina, słuchajcie, w Minecraftcie. I tu będzie jeszcze jedna i później mi tam braknie chyba dwóch. Więc, dobra. I co jest najlepsze, że wokół tych lamp nic się nie zespawni, żadne moby, czy w sensie jakieś takie, które by mogły mi zaszkodzić. Dobra, tu są dwie jeszcze. Wiadomo, tych lamp będzie później troszeczkę więcej sukcesywnie, bo ta działka będzie tutaj bardziej rozświetlona. Ale na razie chciałem, żeby tutaj po prostu między tymi coś działało. Dobra. Idę się, słuchajcie, przekimać. Hop. Łyczek czarnej wody. Dobra. Łapnę sobie kuroka. Dobra. Okidoki. Dobra. To mamy zrobione. I teraz tak. LV. LV tranzystor. To się nazywało. Na pewno LV. Immersiva. Tam niskie napięcie tarczy. Potem musimy sobie zrobić to. Water wheel. W zasadzie bardzo łatwo się to robi. Zaraz to znajdę, zaraz to znajdę. Albo nie znajdę. Podobno było to LV. LV kapacitor. Kurde. Zabij mnie, teraz nie pamiętam. Ale sobie, słuchajcie, na szybkości przypomnę. Potrzebujemy jeszcze takie... I.O. I.O. To ja byłem. Dobra, i co tutaj ten typ miał? Ja słuchajcie, jeszcze tego się uczę. O kurde, pokaż tam, bo tam... Aha, potrzebujemy jeszcze takie... I coś. V. Relay. Dobra, wiem już, że ten water wheel. LV kapacitor tą energię ten basic kapacitor jeszcze jest. Wszystko fajnie. I co, kapacitory muszę zrobić? Kinetic dynamo. A i on ma tutaj kinetic czy dynamo podłączone. I od tego, dobra, spróbujemy to zrobić tak jak taką metodą prób i błędów trochę. Dobra. Po pierwsze potrzebujemy ten olej, słuchajcie. Olej czy... Ja tutaj go wyrabiałem w tym piecu. Hog Owen. Mamy go w sumie bardzo dużo, tylko potrzebujemy tak. Potrzebujemy wiaderek. Bez wiaderek nie ma prądu. Bucket. Tam moje wiaderka. Sobie właśnie zastanawiam, gdzie są moje wiaderka? To Maja Jimmy, kurde, gdzieś tam podwinęła. A później już zwróciła, także jest easy peasy. Kurde, pięknie.
Dobra, i przede wszystkim, słuchajcie, potrzebujemy zrobić to ustrojstwo, to drewno w ogóle. Treated wood planks. Treated wood robimy w ten sposób. Nie wiem, ile tego w sumie tam. Może 40 na razie wystarczy. Dobra, i zróbmy sobie ten wheel. Aha, jeszcze potrzebujemy to zrobić. Pyc. Dobra, tyle powinno nam styknąć. Pyc. I tego potrzebujemy 4 sztuki. Nie starczyło nam. O. A dobra, okej, mam jeszcze tu. Co już myślę, co jest? Dobra, mamy 4 sztuki. Wrócam to do tego. I mamy stal, dobra. Okej, i on tutaj miał ten kinetic dynamo. Kinetyczny dynamo. Generator blok. Kinetic dynamo. I to kinetyczne dynamo. No tak. Upper coil block. Oh my god. Nie mam kopru takiego, co ty mówisz? Super. O kurde, blaszka. Nie mam. Zrobimy sobie z tego, mam bardzo dużo. Mamy młoteczek, więc tam chyba muszę wymłotkować najpierw, nie? A później mogę to przeciąć. Tak? Tak. Dobra, 28 sztuk. Może być mało to tego. To zrobimy sobie jeszcze. Zrobimy z tego se troszeczkę więcej. Dobra. Bo się może, wiecie, do czego przydać. Było chyba 8 potrzebnych, nie? Tego, no, dobra, wróć. Tu, bang. To patyk, nie? Nie muszę z cicków, nie? Dobra, nie ma z cicków. Wood. Dobra, Ebony Wood chyba może być i z tego byśmy sobie zrobili. Mówię tak, pyc. Da się, nie? Da się, pyc. Dobra, przynajmniej do tego drewna, w zasadzie tego drewna nie będę już do niczego zbytnio używał. Ale użyję do tego, żeby sobie zmienić ten 200 ponad 50. Dobra, czyli tam chyba 8 sztuk było, nie? Tak, okej, mamy ten blok, pyc, okej, kinetic dynamo. Tam później miał typon LV i taki łącznik. Tom. Ale teraz tak, wire czy relay? No to ma wire, bo to jest takie troszeczkę krótsze. Znaczy, Boże, nie krótsze, tylko koloru innego. I on ma tutaj z tego, co widzę. Okosz mnie, ale to, aha, bo to ma jeszcze do tego, aha, dobra. Jest w zasadzie bardzo banalnie. To się może sobie magazynować. Dobra, jeszcze nie mi pokażę, jak to postawić. Aha, dobra. Dobra, już słuchajcie, wiem. Aha, czekaj. Już tu jestem. Jeszcze możemy zrobić, słuchajcie, wiecie co? Upper... to powiem tych kabli trochę jeszcze. To może inaczej. LV, wire. Dobra. 24 sztuki może być mało. O, serio, nie mam żadnych tych?
przez tego mogę sobie zrobić. Okej. Okej, 56 sztuk, myślę, że powinno styknąć. Dobra, zatem... Aha, tam furtkę jeszcze będę musiał zrobić, mam tego. Pam, 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 pam. Oczywiście tam sobie wtedy wybudujemy jakieś takie pomieszczenie czy coś, nie? O, przestało sypać, zarobiście. Słoneczko już zachodzi! Ja cię kręcę, kiedy ten dzień zleciał. Minecraftowy oczywiście. Tutaj będzie furtka. Sobie będę wychodził. Dobra. Lepsze, żeby to nie zamarzało. A brr, ale zimna woda. Chyba na 4. Raz, 2, 3, 4. Biorę kółko. To kółko montuję tu. Coś nie działa. Coś się kręci, dziecko. Dobra, i... ale czekaj, No tym typom, bo... aha, bo to ten kinetyczne pewnie to ustrojstwo działa. To jak on to miał podłączone? Było do tego? A tak, jakby do tego podłączone. Czyli teoretycznie ja to powinienem... kinetic coś tam dać. Teoretycznie tu. Coś się nie kręci. I on tu miał u góry takie coś. No ale tutaj trzeba energii. Nie mówcie, że ja potrzebuję, żeby wprawić to w ruch. I on tu sobie to miał jakoś... tu sobie miał to jakoś połączone. Że tym kablem. Miałem to podłączone do tego. O. Connection is abstracted. A pewnie kurde blaszka. No. Jakbyśmy... au! Jakbyśmy tutaj jeszcze dali... czy to kurde... byłoby na tym... tylko tak, w sumie to i tak się ten kurde to ustrojstwo nie kręci. Ja tam... ktoś mi o tym już mówił, ale... Ale pewnie ja czegoś, coś pominąłem. Dobra, grunt, że... no tu jest połączenie kablowe, nie? Jakby nie patrzeć, ale jakby nic nie świeci. Au! Coś tu, coś, słuchajcie, że... ale mi się wydaje, że tutaj... ale wiecie co? Dlaczego? Chyba nie ma stoczenia. Ma stoczenie. Z tego co widzę, to chyba ma stoczenie, słuchaj. Z jednej strony... czekajcie, zobaczymy sobie postawę. Ja mówię, ja pierwsza dopiero łykam tego immersiva, więc...
tu mamy dziurę, a tutaj dziury nie ma. Może to trzeba wrzucić do tamtej dziury. Wiecie, do... Żeby bolec wszedł do dziury. Czyli odwrotnie. Czyli, że... Tak? No. Tak? Że ten tak się nie kręci. Może jak... Robotkiem też nie pacnę. Au! Coś, słuchajcie, zruszałem. Zobaczcie, tutaj koleś, bo mam teraz tutorial włączony. Kości. Mogę to sobie zobaczyć wcześniej, ale... Serio? On będzie teraz to zabudowywał. Aha! Czekaj. Aha! Dobra. My tu potrzebujemy, słuchajcie, jeszcze... Ha, dobra. Żeby coś napędzało około. Czyli woda. Czekajcie, jak on tutaj ma w ten sposób. Czyli byśmy polecieli na przykład tak. I on ma coś takiego zrobione. Okej. Czy on to ma tutaj, bo... Woda sobie... Dobra, woda sobie będzie spływać tutaj, powiedzmy. Ma coś w tego rodzaju zrobione jakby. Czy coś tego typu, powiedzmy. O, powiedzmy tak. I tam sobie spływa, słuchajcie, woda. Jak sobie spływa woda, to napędza to koło. Nie, bo ona sobie tu po prostu spada. Że byśmy sobie jeszcze dali, hop. No coś, sik takiego wytworzonego ma. Okej. Okay. Seta. Nie wiem, czy tutaj ma jeszcze, nie ma czegoś takiego, kurde. Aż mnie. Dobra, woda sobie spływa po tym. Po tym, 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 tym. Po tym tu. Dobra, mamy. Nie mam, kurde, wiaderka. Shit, nie mam wiaderka przy sobie. Dobra, to spróbujemy. Zaraz to spróbujemy to opanować. Jak kurde, zacznie się kręcić koło. Jeśli zacznie kręcić koło, to znaczy, że to będzie prąd tutaj. To się wszystko zaświeci. Znaczy zaświeci, jak pod... Nie, jeszcze nie, jeszcze mi tego śniegu brakowało. Bucket. Powiedzmy sobie 5 bucketków. Bucketków. To była. W ogóle jest taki, jakiś taki głodny chodzę i w ogóle. W sumie. Może zamiast męczyć się z tym w nocy, to po prostu pomęczy się z tym w dzień. Wiem, pewnie część z was już to, kurde, opatentowała dawno, ale dla mnie Immersive Engineering jest kompletną, powiem wam, dla mnie nowością, bo nie ruszałem nigdy tego modu. Przyznaję się bez bicia. Chyba, że ktoś przyjdzie mi, walnie mnie w kaszkiet. To przyznaję się bez bicia, że nigdy nie ruszałem tego modu. Absolutnie, nigdy. Miałem go tyle razy w paczce, powiem, tyle razy, ale nigdy żem go nie ruszył. Żodyn, normalnie. Czekajcie, bo tu mamy... Teoretycznie... Dobra. Coś się kręci, słuchajcie. Nie wiem, czy w dobrą stronę.
kręci się chęć. Woli kręcić? Tego typa się znaczy szybciej kręci. O, jakoś jak tylko wolno, chyba że tam może trzeba wydać więcej tych wiaderek z wodą. Może jakbym wylał tutaj jeszcze wiaderko? I na przykład... A tutaj na przykład wziął to wiaderko? O nie! To woda się będzie zamarzać? O, patrzcie jak teraz na pindala. Jebie. Tylko tu by pasowało dać, słuchajcie, pochodnie. Żeby tu woda nie zamarzała. Byśmy na razie to tak dali. Ale patrzcie, teraz to na pindala to kółko. Nie? Co, teoretycznie teraz to powinno dawać prąd, ale... dalej jest zero. Proszę, od razu przekazuj tu. Nie wiem. Nie wiem, czy to dobrze robię. No dobra, słuchajcie, jak już tu jestem, to zróbmy. Cyk. I cyk. Co się nie świeci? Kierowniku nie ma prądu. No bo tu jest, macie, widzicie, kinetic dynamo zerowe. Wydaje się, że to FE, że to FE powinno tutaj więcej dawać tej, czy że FE powinno dawać moc, nie? Chyba, że... czekaj, bo on tu jeszcze ten koleś budował. LV co? LV kapacitor i basic kapacitor bank. Ale to powiem, żeby gromadzić tą energię, nie? No ale wydaje mi się, że w samym tym urządzonku powinno już się wytwarzać jakieś napięcie. Nie, że mamy zero. No najedrzesz tam, Jezu. To samo ustawiłem u siebie. Ja tu tylko to podłączę do tego LV kapacitora. Może jest tego LV kapacitora mam dać tego. Ale ja mu niego też ładuję ten RF. Słuchajcie, może ja też tak potrzebuję zrobić. Bez sensu, żebym... Dobra, spróbujmy tak jeszcze to opanować. LV tam było... A, kapacitor? Tak, dokładnie coś takiego. I... Gdzie to miał wcześniej, co było? Basic Capacitor Bank. Capacitor Bank, ale to jest Senderaj, czyli teoretycznie nie potrzeba nam tego. To teoretycznie powinno dawać mi możliwość gromadzenia energii. I tyle. Nic więcej. Przed, z tym mi się bank kojarzy, nie? Wiecie, co będzie najgorsze? Najgorsze to będzie tutaj. Łączyć to z tym pewnie. Wiedziałem.
kurwa blaszka, no. Także kurka czuł. Dobrze, tu damy jeszcze jedną. Tu damy lampę. Tak będzie nam raczej łatwiej połączyć wtedy. No, dokładnie. Dobra, tylko pasowałoby teraz. Pasowałoby teraz w ogóle nocy, żebyśmy zobaczyli, może to w nocy się załącza, nie? Nie załączy się w ten. Ale w sumie tutaj jeszcze ten typon miał, tylko to tak, trzeba będzie tutaj odłączyć na chwilę tego. Czy to miał na. Ja wam pokażę, to miał ten typ. Dobra, dawaj mi to. Tych kapa. Wirów, relayów miał dwie sztuki. Tutaj miał ten LV capa, 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 cap. Dobra. To miał sobie podłączone do tego w ten sposób, ale widzicie, dalej nie ładuje. Bo u niego tam już to się ładowało. I to miał podłączone do lampy. Jeszcze szybciej kręcić. Kuźwa, pieprzone ogrodzenie, ja pierdyle. A! No tak, bo ja tam miałem chyba już mało co życia. Fucking dirt. Tu naprawdę, wow. Furtkę zrobić, bo normalnie będziemy tak parzyć. No tu leci. Ktoś mi może powiedzieć, co żem zruszał mnie tak? Może damy tutaj jeszcze jedną wodę, może to się wtedy zacznie szybciej kręcić. Czy ja wiem? A nie wiem, tego trochę. Tutaj jest. Tu jest kinetic damage 0 na 0 FE. Tutaj mamy znowu 0 na. Ile tam jest? Milion i F. A lampy jak się nie świeciły, tak się nie świecą dalej. Może to mówię, może to dynamo się kurde kręci jakoś za wolno, nie wiem. Ktoś ma z was jakiś protip? Pewnie ja coś źle robię. Ale to są właśnie uroki tego, że się nie obcowało z modem wcześniej i się nie wiem. Słuchajcie, podłączę sobie na razie okablowanie. To jest teraz takie must have. O. No tu też będzie problem zaś. Może damy też taką podwójną lampę. No. A. Da. Dobra. Starczy tyle? A, bez problemu. Czy muszę za każdym razem tak klikać, czy coś, czy to nie trzeba za każdym razem? No i tu mi brakuje teraz dwóch lamp, no ale to się podłączy. No ale uwaga, słuchajcie, robi się ciemno, może to się w nocy zapala, nie wiem. Ale wydaje mi się, że to powinno jakoś w miarę działać, ale nie wiem, czemu nie rozświetlania. Że to się już powinno jakoś w miarę załączyć. Tak? To też nie pokazuje ani jest napięcie, czy nie ma tego napięcia.
No ale ten koleś, ten bank, do tego banku ma jeszcze podłączone. Zamarzł, kuźwa. To woda jest po prostu jakaś za zimna. Kurde, może ja zrobię jeszcze ten ewentualnie ten bank, nie? Może zobaczę jak wtedy, może wtedy będzie się to ładować, nie wiem, kurde. Ale wydaje mi się, że to nie ma nic wspólnego z tym, ale... Ale zrobię tak ten kolo. Bo gdyby to był jeszcze jeden mod, czy coś, ten sam, nie? To jeszcze rozumiem. Ale... Nie. Co, czego mi brakuje? Holda? Jeszcze rozumiem, gdyby to było właśnie ten, nie? Ale to... Ale to nie... Chyba, że to jeszcze ten bank przekształca jakąś energię w jakiś taki... Zjadliwy ten, żeby to działało. Nie wiem. Niestety nie mam żadnego pojęcia. Ty miał to tak. Max input, max output, nic tu się nie ładuje. Albo jest aktyw, ale jest aktywny. Nic się nie... Input. No input. Ale tam już ten typon zrobiony w ten sposób. Tak mi podłączone. I też nic nie ładuje. Chyba, że ja to źle podłączyłem do Kinetic Dynamo, ale... A tu już chyba nic nie ma do tego, no pod spodem, nie? To już pod spodem to już... Nie, no tak samo jest budowane. Nie mam pojęcia. Światła jak nie było, tak światła nie ma. Ale słuchajcie, liczę na to, że wy mi pomożecie, gdzie ja popełniam błąd. Dobra, słuchajcie, ja liczę na to, że wy mi pomożecie, że dacie znać, co zrobiłem źle, bo w poradniku gościa działa, u mnie nie działa, także nie wiem, ale coś żem zruszał. Koło się kręci, żadnej energii tutaj nie przekazuje. Brak prądu, także nie wiem. No liczę na waszą pomoc, dajcie znać w komentarzach. Mile widziane wszystkie sugestie. Jeżeli ktoś ma z was jakiś fajny, ciekawy poradnik do Immersive Engineering, to możecie podesłać. A tymczasem widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Hej, hej.